Zobaczcie to. Normalnie bym tego nie nagrywał, bo takiego pracy jest tam setki przy organizacji akcji. Ale zobaczcie, jakie jest poruszenie społeczne. Brakuje wody, no brakuje jeszcze wielu rzeczy, po prostu nie udało się zdobyć dofinansowania i Michał tutaj zadzwonił przed chwilą do mnie, żebym zszedł, bo jest woda. Więc Poznań będzie miał co pić. Wejście co prawda butelki litrowe, żeby kłaść do nich niedopałki, to jest ważne. No i wiesz co, to poczekaj, dam ci kubki. Masz trochę tam ulotek. O, z odmurowanej gośliny. O, czapki, no to tam macie dzieci wędkarskie. Tak, tak. Od Fishing Stefanow, Fishing. Cia. Z murowanej. Pakiet, fajne przewodniki. Puszczę zielonka i fajny przewodnik rowerowy. Ja to pokazywałem. Otwórz może, bo ja tutaj tą kamerę to będę szarpał. Z wytyczonymi trasami. Także giga. Co tu mamy? Czapka. O, chcecie kamizelki? Tylko, że was jest duży sztab, nie? Nas tam będzie dużo. Ale do koordynatorów i tak dalej, tak dalej? Bo będzie ze 150, będę potrzebował do Poznania. Ale daj nam 3, to wystarczy. Tak? Bo mamy 3 punkty w biurki, więc 3 nam wystarczą, żebyśmy... Zobaczcie, fajne kamizelki. Widocznie. I coś się dzieje. No, dokładnie. Nie, no tak, żeby wiesz, że na przykład założyła jakaś osoba decydująca o... czy organizująca jakiś pewny mniejszy sztab, nie? Oczywiście, tak też będzie. O, z Poznania. O, smyczki. Ciach. Trzeba się dzielić. Trzeba się dzielić, zobaczcie. Za wodę. O. Komiksy. No i tyle. I wszystko. Kubeczki, no i te. I słuchaj, worki ci dam. Jeszcze jak jutro, jak w sobotę podjedziesz na akcję. Spotkamy, oczywiście. To worki w sobotę się spotkamy, ja będę walczył 2 dni z rzędu, także. Ale jaja. A, bo Michał i u nas i w Biedrusku. Tak. Pięknie. No, tak. Zobaczcie, jest woda, ale jaja, pakujemy. Pakujemy. Pakujemy, niesamowite akcje. Wczoraj spod Lublina przyjechała herbata. Jaja, po prostu się śmieję z tego, już tak trochę przy łzy też. Ale cieszę się, że tak pomagacie, że jest takie poruszenie społeczne. Kawa będzie z Trzcianki, przypłynie. Dla Poznaniaków. Teraz woda. Michał, kto zafundował tą wodę? Ja. O kurde. To jest mi głupio teraz. Ja to nie ma co. Bo ja nie chcę, żeby osoby no prywatne właśnie ponosiły koszty. Jakąś damy radę. Mega, mega wam dziękuję. Aha, dyplomy też są już, bo ZHP zgodziło się na to i poorganizowało się w ten sposób, że druk dyplomów jest zorganizowany. Jeszcze teraz 7-8 tysięcy na znaczki. I będę spokojniejszy. Fajnie. Coś tam się fajnie. Pozdrawiamy, słuchajcie was pozdrawiamy, serdecznie. Pozdrawiamy. Zapraszamy na akcję. No właśnie, dokładnie. Trzymajcie się. Nie. Michał przyjechał z dziećmi, więc dostaną harpika i może pstrąga. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. My się cieszą. I... Uczmy dzieci od najmłodszych lat, żeby sprzątać nad wodą i nie tylko dbać o to, co jest wokół nas, bo nie chcemy umrzeć w burze śmieci. A, dzięki się zrzeszy. No, niech się cieszy, no, niech się bawią, niech się bawią. Dziękujemy bardzo. Wiem, że bierze się też na akcję ze sobą i uczestniczą w sprzątaniu. No właśnie. A będzie wiedział, co to za ryba? A co to za ryba? Co to jest za ryba? Heluś? Pstrąg powiedz. Pstrąg. A tam? Co to jest za ryba? O! O!
Okon. Nie wiem, czy panu wiedzieć. Dziękujemy bardzo. Proszę. Do zobaczenia. No hej. Ale ja jestem... Nie wiem, co powiedzieć. Jestem pod niesamowitym wrażeniem poruszenia tak naprawdę społecznego. Po tym, jak się już dowiedziałem, że ostatnia deska ratunku nie wypaliła pod kątem finansowania. Przyszła herbata spod Lublina od Michała, dzięki Michu. Więc to jest szok, tak. 500 herbat przyszło tutaj dla uczestników Poznania wczoraj. Dzisiaj Michał przed chwileczką przywiózł wodę dla uczestników Poznania, także będzie trochę wody. Sławek chce zorganizować jedzenie, jakby dla wszystkich. Monika chce przywieźć 300 ziemniaków z dziką. I uczy się gotować w tej chwili. Takiej procedury specjalnej poznańskiej. No i jestem pod niesamowitym wrażeniem i nie wiem co powiedzieć. Dziękuję generalnie bardzo, bo martwiło mnie to niezwykle. ZHP chce wydrukować dyplomy. Więc dyplomy będą wydrukowane. No jeszcze brakuje na znaczki. Będziemy się martwić potem po akcji. No być może wyślę to mailem do druku własnego. Ja nie wiem, czy bym chciał otrzymać do druku takie podziękowanie. Wolałbym jednak chyba, żeby to było taką tradycyjną metodą. Z taką energią w podpisie. Podziękowaniu, że się stawiacie, że robicie bardzo dużo niezwykłych rzeczy tam u siebie w sztabach i się organizujecie. To jest niezwykłe dla mnie i motywujące. Więc my będziemy znaczkami się martwić może potem, może do Poczty Polskiej napiszę, żeby jakoś pozwoliła wysłać to, bo to jest dużo wysyłek, około 200. Więc no, razy znaczek 5 zł nie mam środków po prostu, ale cieszę się, że się zadziewa. Michał będzie na akcji poznańskiej, będzie również na akcji w niedzielę u siebie w Suchym Lesie prezentował Biedrusko, koło w Biedrusku, z lokalnymi Suchy Las, z drużyną harcerską również. Jeszcze do nich dotrą z Warszawy ludzie, którzy też nie mogą przyjechać w sobotę, więc przyjadą tutaj w niedzielę do Poznania na tą akcję. Niezwykle dziękuję wszystkim sztabom. Pamiętajcie o butelkach litrowych do petów i policzeniu tych butelek litrowych. Pamiętajcie o świeczce dla Olka Doby, niezwykłego człowieka od zadań niemożliwych. I uczczeniu jego. I... No i bądźcie, trzymajcie się, bo ja nie mam teraz tak słów, żeby jakoś sobie tutaj to poukładać i do was zaprowadzić. Dzięki. W Poznaniu się spotykamy oficjalnie, zaczynamy od 11. Pozostałe miejsca macie wyznaczone w opisie, które trzeba rozwinąć. Sztaby, do których można dołączyć. Można wesprzeć akcję, jeżeli chcecie mieć udział w takiej wysyłce na przykład tych dyplomów i pomóc uczestnikom mi tej akcji, to bardzo zapraszam do Patronite'a. Tam można także wesprzeć inne akcje. Działamy. Nie przespane noce, ale działamy. Aha, coraz więcej osób jest, chce się odwdzięczyć w ogóle uczestnikom tej akcji i przeznacza coraz więcej nagród dla uczestników i konkursu zdjęciowego. Pamiętajcie, 5 zdjęć na konkurs, będą głosowania. Więc Natalia, organizatorka spływu z Puszczy Kowa na słupach, czyli takich deskach, które mogą podpłynąć w niedostępne miejsca i zebrać jeszcze śmieci. Część z śmieci zostawiam w Luboniu, tam też jest Młodzieżowa Rada Miejska Luboń zaangażowana, a część do nas, do Poznania przypłyną z tą częścią pozostałą śmieci i Natalia wpadła na pomysł, żeby odwdzięczyć się właśnie także innym zaangażowanym i zaprasza na aż 3 vouchery chce przeznaczyć na takie szkolenie na słupach właśnie i piękna nagroda dla rodziny z dziećmi przeznaczona przez Folwark Hermanów w przepięknym miejscu, konie, bryczki, warta, Czeszewski Park Krajobrazowy, Czeszewsko-Żerkowski Park Krajobrazowy, mnóstwo zwierząt tam jest.
No i zresztą zobaczcie na stronę Folwark Hermanów, także zobaczycie, jak pięknie można spędzić czas. Fajnie, że angażują się osoby, czy podmioty, czy właśnie o takie firmy, czy agroturystyki, które chcą wynagrodzić uczestnikom to, co robicie. To, jak się zaangażowaliście w tę akcję, za co bardzo dziękuję. Ja również.